Witam serdecznie, drogie raczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Już przepasowałam, ale jeszcze przetachlowałam. O, raki wchodzą w swoją energię. W swoją energię i idą w świat. Budzą się mocno do życia. Coś fajnego, ale jednocześnie jest tak, jakby osiągnęły w końcu stabilizację, zadowolenie, pełne zadowolenie, odpłynięcie od problemów, odpłynięcie od ludzi, od toksycznych ludzi, o tak bym powiedziała, też od toksycznych ludzi z trygonu, słuchajcie, w szczególności ognia lub z trygonu, słuchajcie, wody. Ale tak w pracy urzędowe sprawy, jeżeli urzędowe sprawy odnośnie pracy, tak, ale to mogą być renty, to mogą być emerytury, to mogą być zasiłki, to mogą być coś, co przyznane, tak, ale ogólnie sprawy zawodowo-bytowe, słuchajcie, kończą się dla Was w tym tygodniu bardzo raki pozytywnie. Jeżeli jesteście na ścieżce wojennej, jeżeli jesteście gdzieś tam, sądzicie się, to wielce prawdopodobne, że bardzo dużo w tym tygodniu ugracie dla własnej stabilizacji, czyli coś, co zrobicie w tym roku, coś, co zrobicie w tym roku, w tym tygodniu, to słuchajcie, z czym odpłyniecie tak naprawdę. Myślę, że u wielu raków w tym tygodniu, słuchajcie, bardzo dużo problemów. Odpływa coś takiego ważnego, coś nie dajecie się już oszukać. Tutaj jest takie odpłynięcie, to było tak, jakbyście były na pełnych obrotach, działały do tej pory, no i czas i pora teraz troszeczkę odpocząć, złapać ten oddech i ten oddech będzie zasłużony. Słuchajcie, to jest przeolbrzymia, słuchajcie, gratyfikacja dla wielu z Was w tym tygodniu, bo idą bardzo dobre wiadomości. Zakończenie czegoś, stabilizacji, odnośnie stabilizacji, czyli wiele raków, tych, które miały jakieś problemy finansowe, bo tutaj się pokazują finanse, słuchajcie, wypływacie, bardzo ładnie idziecie do przodu, przecie do przodu, jesteście zadowolone. Sprawy zawodowo-bytowe, urzędowo-sądowe idą po Waszej myśli i nic nie zagraża Waszej stabilizacji. Cały tydzień tak naprawdę jest takie spokojne kłucie samego siebie. Karty podpowiadają, żebyście nie szalały, tylko sobie spokojnie właśnie odpoczynkowo podeszły do życia, czyli kuły swój los na spokojnie, czyli nie będzie aż takich zrywów, ale odwrotnie bym powiedziała, że będą tutaj, słuchajcie, że będą tutaj takie decyzje, które będą uwalniały Was od czegoś, od kogoś być może, jeżeli są to dwa trygony, woda i ogień, słuchajcie, to może się okazać, że coś puszczacie w świat, kogoś puszczacie w świat, jeżeli nie dajecie się w tym tygodniu szukać, to tak jakbyście czytały po trzecie na osobę, z czym do Was przychodzi i po minutce wiecie, z kim macie do czynienia i o cóż takiej osobie chodzi, moi drodzy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdrówko, no to coś się klaruje. Jeżeli jesteście po operacji, to dostajecie bardzo dobre wiadomości, że zdrówko wraca do normy, że operacja była udana, że tego najgorszego nie ma, bo tutaj też jest ta siódemka mieczy, że nie ma oszustwa, nie ma plątaniny, czyli dla tych, którzy są chorzy, moi drodzy, którzy mają gdzieś tam przeziębienie i boją się, że mają korona, to nie macie korona, nie ma korony, tylko jest tam zdrowienie, odwrotnie jest zdrowienie, jest dużo radości, czyli macie bardzo spokojny tydzień, drogie raki. Jest podpisywanie też umów, bo to może być podpisywanie umów, słuchajcie, i one są, te umowy są tak naprawdę dla Was bardzo, bardzo pozytywne, ale jednocześnie, jeżeli odpływacie z pracy, to stabilizacji Wam nie zabraknie, czyli to też jest dobry okres na to, moje drogie raczki. Tyleż, kochani, macie kucie, macie wszystkie trygony wokół siebie, macie miecze, macie kielichy, macie ogień, macie ziemię, tak naprawdę nic się, słuchajcie, złego nie zadziewa, no i Wy jesteście jako energia pierwsza, świeża energia, czyli jesteście w swoim żywiole bardzo ładnie obsadzeni. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, do usłyszenia, do kolejnego czytania, hej, pa!